Dlaczego Max Verstappen czeka na telefon od szefa Ferrari? Czy Helmut Marko jest na wylocie z Red Bulla? Co dalej z Kacprem Sztuką? To tylko niektóre tematy, które dzisiaj poruszę w ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No witajcie kochani, z góry Was przepraszam za mój dość dziwny, specyficzny głos, ale w sobotę byłem na amatorskich zawodach na torze Słomczyn. Poszło mi dobrze, bo wygrałem, ale ciekawa była historia, bo z kolegą, z którym rywalizowaliśmy, słuchajcie, po 5 przejazdach mieliśmy identyczny co do setnej części sekundy czas, więc stanęliśmy na pierwszym stopniu podium we dwóch i musieliśmy podzielić się jakoś pucharem, ale akurat dobrze się znamy, więc nie było z tym problemu. Bardzo fajna impreza, polecam. Wystarczy mieć kask, OC, badanie techniczne i możecie jechać. Równiutki tor, super zabawa. No i coś mi się stało z głosem, słuchajcie. Pierwszy raz tak mam, że praktycznie straciłem głos. Wczoraj nie byłem w stanie nagrać odcinka, dlatego wracam do Was dzisiaj. No i słuchajcie, zaczynamy od Kacpra Sztuki, bo to, co Kacper zrobił w tym sezonie, to było po prostu coś niebywałego. Był taki moment w tym sezonie, w którym wydawało się, że on już nie ma szans na to mistrzostwo, bo Arvid Lindblad odjechał naprawdę bardzo daleko. Mowa oczywiście o włoskiej F4, ale to, co Kacper zrobił w tych ostatnich 10 wyścigach, to jest niebywałe. 8 zwycięstw, jedno drugie miejsce, jedno trzecie miejsce. Dominacja, chłodna głowa, perfekcja na torze, świetne kwalifikacje. Wow, ja naprawdę wzruszałem się, kiedy była ta końcówka sezonu i Kacper stał na najwyższym stopniu podium. Słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, widać było jego mamę tam mu gratulującą. No naprawdę, kapitalne sceny. No i teraz słuchajcie, no to jest oczywiście paradoks, że goście, których on wyprzedził, część z nich już jest pewna jazdy w Formule 3, część ma już popodpisywane kontrakty z różnymi akademiami zespołów Formuły 1. Kacper nie ma ani jednego, ani drugiego. Nie ma też na razie budżetu, który by mu pozwolił na starty w F3. Prace nad tym budżetem cały czas trwają. To jest bardzo dużo pieniędzy. To jest w okolicach, tak strzelam, ta kwota to jest 1,5 miliona euro. Więc trzeba dużo zebrać. Czasu jest bardzo mało. Jestem w stałym kontakcie z tatą Kacpra i z Kacprem, trzymam kciuki za nich, oni mówią, że cały czas dużo się dzieje, nie tracą nadziei, walczą o ten budżet, więc Wy też te kciuki trzymajcie, bo Kacper na miejsce w Formule 3 po prostu zasługuje i obyśmy go w tej Formule 3 w przyszłym sezonie oglądali. Kacper, jeszcze raz niski ukłon, bo zrobiłeś coś po prostu niesamowitego. Mało mamy sukcesów w motorsporcie, a jak ja sobie spojrzałem, słuchajcie, na statystyki postów dotyczących Kacpra Sztuki na moich mediach społecznościowych, absolutne szaleństwo. Widać, że Wy też jesteście stęsknieni za tymi sukcesami, więc wspieramy Kacpra jak możemy i czekamy na te dalsze kroki. Jak tylko będę coś wiedział, oczywiście do Was przychodzę. A słuchajcie, teraz informacja króciutka na temat sim racingu. Jeśli ktoś z Was się ściga, jeśli ktoś z Was ma konto w iRacing, to jest to ważna dla niego wiadomość, bo rusza Porsche Esport Sprint Challenge Poland, czyli taka jedyna oficjalna seria wspierana przez Porsche Polska na platformie iRacing. Fantastyczny, wysoki poziom. Główne zawody ruszają w połowie, czy w zasadzie pod koniec 22 listopada. Teraz mamy kwalifikacje. Każdy z Was w tych kwalifikacjach może wziąć udział dokładnie jutro od momentu nagrywania tego odcinka, czyli od 18 października rano do 24 października wieczór trwają prekwalifikacje do wyścigu kwalifikacyjnego, który odbędzie się za tydzień na torze Laguna Seca w tę najbliższą środę, czyli właśnie 18 października wieczorem, natomiast o 20 w Motowizji, ale też na kanale YouTube'owym Porsche Polska możecie oglądać, słuchajcie, pierwszy wyścig kwalifikacyjny tego sezonu. Będę ten wyścig miał przyjemność komentować, będę cały ten sezon obsługiwał, będziemy mogli się przy okazji tego dobrego ścigania wirtualnego spotykać, bo naprawdę to ściganie wirtualne jest tam świetne, poziom będzie absolutnie wysoki, tam zawsze się dzieje, tam zawsze jest ciekawie. 34 tysiące złotych, tyle wynosi tegoroczna pula nagród. 4 rundy kwalifikacyjne są, jeśli pominiecie nawet tę pierwszą i jedną, to spokojnie, bo najgorszy wynik z tych kwalifikacji się kasuje, więc próbujcie swoich sił, a jeśli się nie ścigacie, no to po prostu oglądajcie, bo mogę już teraz powiedzieć, że też poza mną jeszcze takich dwóch panów znanych z telewizji też w tym projekcie będzie
uczestniczyło. A ja teraz przechodzę do sprawy Lewisa Hamiltona, która będzie ponownie rozpatrywana przez FIA. To jest lekkie zaskoczenie. Pamiętacie tę sytuację po kraksie z Russellem w Grand Prix Kataru? Hamilton nie wrócił w odpowiedni sposób do swojego garażu, tylko przeszedł przez tor, czego zawodnik na nogach przeszedł, czego zawodnik nie może robić. No i FIA go ukarała, 50 tysięcy euro kary, 25 w zawieszeniu. Ale, co ciekawe, FIA jeszcze raz chce się tą sprawą zająć. Mówią, że co prawda wiedzą, że Lewis zrozumiał błąd, przeprosił i przyznał, że to było po prostu złe, to biorąc pod uwagę, że jest autorytetem, FIA obawia się, jaki wpływ jego zachowanie może mieć na młodszych zawodników. Więc czy czeka go większa kara? No nie sądzę. Bardziej tutaj może chodzić o to, że FIA będzie chciała w jakiś sposób bardziej usankcjonować to, jak będą takie sytuacje w przyszłości karane, może chcą jakiś taryfikator tutaj odpowiedni do tego wszystkiego dobrać. I za chwilę o kolejnych takich ciekawych sprawach, trochę karnych, będę mówił, bo przechodzimy sobie teraz do takiego działu takich szybkich newsów. A te szybkie newsy zaczynamy od Lansa Strolla, wobec którego toczyło się też takie dochodzenie w FIA, jeśli chodzi o to odepchnięcie swojego fizjoterapeuty i też te bezsensowne, krótkie wywiady, w których przeklinał. FIA upomniała Strolla, Stroll przeprosił, ma taką naganę pisemną od FIA i na razie sprawa jest zakończona, ale jest pod lupą na pewno Stroll. Jeśli coś takiego się powtórzy, to pewnie tutaj jakaś bardziej kara surowa może być, na przykład taka, jaką miał Max Verstappen wtedy za popchnięcie Ocona, czyli pracę społeczną na rzecz FIA. Ciągnie się też sprawa Masy i nie chodzi o świadka koronnego, tego najsłynniejszego w Polsce, ale o Felipe Masę, który tam chce odzyskać tytuł z 2008 roku. To mu się oczywiście na 99% nie uda, no ale straszy sądami FIA i Formułę 1. No i przesunął im znowu termin, w którym oni mogą mu odpowiedzieć na jego zarzuty. Teraz do 15 listopada mają FIA i Formuła 1 czas, żeby ustosunkować się do tych zarzutów przesłanych przez Felipe Massę. Oczywiście tutaj w grze są duże pieniądze, więc Felipe na tym bardzo mocno zależy. Kolejna ważna informacja, pytanie do Was. Kto lubi tor Spa? Ręka do góry. Ja bardzo lubię tor Spa i dobrą mam dla Was informację, dla tych, którzy podnieśli ręce, bo ten tor zostaje na kolejny sezon w Formule 1 do 2025 roku będzie w kalendarzu. Świetna dla mnie informacja, bo to jeden z moich ulubionych torów, nie ukrywam. A ja, słuchajcie, przechodzę teraz do tematu domniemanych problemów Helmuta Marko w Red Bullu. No wiemy, że Helmut tam parę razy wypowiedziami swoimi, moim zdaniem, wizerunkowo Red Bullowi zaszkodził. No i jedna z brazylijskich publikacji, mianowicie gazeta Globo, napisała, że w tym tygodniu będzie takie spotkanie w Red Bullu, na którym będzie się decydowała przyszłość Helmuta Marko. No i parę osób to podchwyciło, pojawiły się gdzieś takie nagłówki, że ta przyszłość Helmuta może być zagrożona. Helmut zdążył się do tego odnieść na łamach austriackiego, jakżeby inaczej, portalu OE24 i powiedział: nie ma żadnego spotkania, słuchajcie, ja mam kontrakt do końca przyszłego roku. Kiedy i w jaki sposób zakończę karierę, to ja o tym decyduję, a nie na przykład pan Horner. Tak powiedział Helmut Marko. No, gdzieś tam nie do końca chyba się super we wszystkim, myślę, dogadują. Biorąc pod uwagę nowe struktury, no bo mamy nowe struktury w Red Bullu po śmierci Dietricha Mateschitza, wszystko teraz się zmieniło i niektórzy ludzie próbowają jakoś wzmocnić swoją pozycję w tym całym przedsiębiorstwie, ale to wszystko są spekulacje, tak samo jak to, że Sergio Perez ma jakieś ultimatum, że musi być drugi w tym sezonie albo straci miejsce na kolejny sezon, to wszystko są tylko spekulacje. Więc Helmut Marko uspokaja, ja tu jeszcze będę, ja tu będę na przyszły sezon, ale myślę, że w Red Bullu naprawdę chcieliby już powoli zacząć go w stronę emerytury albo chociaż w stronę takiego mniejszej ekspozycji w mediach go wypychać, bo myślę, że Helmut Marko zaczyna robić trochę więcej szkód niż korzyści, przynosić trochę więcej szkód niż korzyści Red Bullowi. Hornerowi nie jest to na rękę, to co mówi Helmut Marko, bo publicznie obraża czasami kierowców. Sponsorom to nie jest na rękę, bo nikt nie chce być łączony z zespołem, w którego przedstawiciel, jeden z głównych, mówi jakieś rzeczy albo będące na granicy, albo te granice przekraczające, więc myślę, że Helmut Marko długo jeszcze w Red Bullu na tak wysokiej pozycji nie będzie. Może ten koniec przyszłego roku to już będzie taki definitywny koniec Helmuta w Red Bullu i też myślę, że po prostu w Formule 1. A jeśli już przy Red Bullu jesteśmy, ja już, słyszycie mój głos, też zaczyna mówić
kończ, sympatyczny kolego, ale niektórzy chcieliby, żeby skończył już Sergio Perez z Formułą 1, no i pojawiły się takie plotki. Ja się do nich odniosę, choć nie lubię się odnosić do rzeczy z Reddita, czy z jakichś takich zupełnie kompletnych od czapy źródeł, bo moim zdaniem to było trochę źródło od czapy, ale niektórzy pisali też do mnie z widzów, że no pojawiły się takie informacje, że kontrakt już Pereza ponoć zerwany w ogóle w trakcie Grand Prix Japonii, że w trakcie Grand Prix Meksyku to będzie ogłoszone, że to wyciekło na jakimś spotkaniu ze sponsorem, ktoś to tak super opisał na Reddicie i w ogóle to może być prawda. No podchodźmy do tego z dużym dystansem, bo stara dziennikarska zasada mówi dwa źródła, to takie minimum, żeby coś publicznie tam oznajmiać. No, w każdym razie Red Bull już temu zaprzeczył, Helmut Marko też temu zaprzeczył, powiedział, że to są informacje kompletnie nieprawdziwe. No i też logika by na to wskazywała, no bo gdyby to do tego doszło w trakcie Grand Prix Japonii, ale wtedy też potwierdzali skład Alfa Tauri na przyszły sezon, nie składa mi się to za bardzo. I jeszcze dwa tematy mam dla Was. Pierwszy to ekologia w McLarenie. Ciekawy temat, bo McLaren w Austin ma testować, słuchajcie, użycie włókna węglowego z odnawialnych źródeł. Takiego bardziej zrównoważonego, takiego, który generuje o 90% mniejszy ślad węglowy niż taki zwykły carbon. No i to jest taka innowacja McLarena, która ma być testowana, sprawdzana i jeśli testy wypadną dobrze, to tego ma być coraz więcej na ich samochodzie. No i McLaren dąży do tego, głośno o tym mówi, żeby do 2030 roku mieć jak najbardziej zrównoważony samochód. To jest bardzo dobry krok, bo to przyciąga sponsorów, po prostu takie deklaracje i takie dążenie przyciąga, bo trend mamy jaki mamy. Mówią też o minusach tego rozwiązania, oferuje 85% mniej, 85% trwałości w porównaniu do tego oryginalnego, nie z odnawialnych źródeł, włókna węglowego, więc trochę jest słabszy, no ale gdyby w przyszłości więcej ekip z tego korzystało, no to nikt by na tym oczywiście nie tracił. Ciekawe, zobaczymy jak te testy wypadną, może McLaren coś na koniec weekendu nam o tym powie. I na koniec jeszcze temat o Maxie Verstappenie, który powiedział, słuchajcie, że chciałby mieć bardzo w swoim prywatnym garażu samochody Red Bulla, którymi zdobywał tytuły. I myślę, że to mu się pewnie uda, dogada się jakoś z ekipą, troszkę tam wiadomo, zapłaci. Ale powiedział też, że chciałby mieć samochód Michaela Schumachera z sezonu 2004, to oczywiście Ferrari. Ale Max Verstappen powiedział, nie wiem jak mógłbym kupić ten samochód i mam nadzieję, że John Elkann, czyli szef Ferrari, czyta teraz ten wywiad i do mnie zadzwoni w tej sprawie. Myślę, że może nie zadzwonić akurat w tej sprawie, no a Max Verstappen po prostu musiałby bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni. Nie wiem, w czyich rękach dokładnie jest ten samochód. Kiedyś Sebastian Vettel chciał kupić właśnie z 2004 roku Ferrari i mówił, że to przekracza jego możliwości finansowe. Ale dla porównania, Ferrari z 2001 i z 2002 roku chodziły tak po 6-7 milionów do 8 milionów euro. Z 2003 roku w sumie poszło za 13 milionów euro auto, co obstawiam, że no pewnie to takie byłoby 15 milionów euro, może coś w okolicach tego. Więc no zakładając, że Max zarabia rocznie powiedzmy w okolicach 30, no to połowa rocznej pensji. Dużo, mało, sami ocencie, jak bardzo chce, trzeba spełniać marzenia. Życie jest krótkie. Zobaczymy, co wyląduje w garażu Maxa Verstappena. A my zobaczymy, jaki mój głos będzie w piątek, bo wtedy zapewne wrócę z kolejnym do Was odcinkiem. Dzięki, że byliście ze mną, mimo tych troszkę gorszych dzisiaj warunków. Trzymajcie się. Cześć, cześć.